by było, gdyby rodzice zamienili się w dzieci? Gdyby było wtedy trochę źle, no bo jakby te rodzice zamienili się w dzieci, no to wtedy jakby cały dzień tak było, no to wtedy dzieci będą głodne, no i nie wiedzą, co sobie przygotować, no to wtedy mogą być bardzo głodne. Byłoby to na przykład, że byłaby cegiernia, ale by można było jeść, co byśmy chcieli i by też byli dorośli i do tego byłaby taka tragedia, bo byśmy mogli jeść łodycze. Byśmy nie mogli zjeść obiadu ani nic ciepłego. Byłby kompletna tragedia, no bo byśmy nie mogli sobie podgrzewać jedzenia, ani nic jeść ciepłego, tylko jak już to zimne. To wtedy byłoby bardzo źle, bo jakbyśmy chcieli gdzieś iść do sklepu, żeby coś kupić do jedzenia, bo byśmy nie mieli, to byśmy nie mieli z kim i byśmy nie umieli mieć prawo i byśmy nie mieli prawo jazdów. No i jakby rodzice się zamienili w dzieci, no to wtedy nie moglibyśmy pójść do babci i dziadka na ważną jakąś bardzo sprawę. Wielarzak by powiedział, dlaczego mnie nie bierzesz do łóżka, żeby ze mną spać. Gdyby rodzice się zamienili się w dzieci, to by byłaby tragedia, ale nie taka do końca, bo by można by było się bawić cały dzień i odrabiać lekcje. I można by byłoby jej słodycze! Gdyby rodzice się zamienili w dzieci, to by wtedy był straszny bunt. No bo nie będziemy mogli jeść pysznej pomidorowej i nie można wtedy, no bo jak pojedziemy do babci albo dziadka? Jak się nam zrobi krzywda, to byśmy nie mogli, to sami byśmy nie mogli sobie założyć plasterka albo użyć nożyczek, jeśli są bardzo ostre. I nie mogliśmy by sobie niczego ugotować, na przykład obiadu. Jak rodzice by się zamienili w dzieci, to by była tragedia, bo nie mogliśmy nic jeść. Moje kilka zwierzaków by były, bo czemu nie możemy mieć w domu? Co by powiedział twój zwierzak, gdyby umiał mówić? Jeśli by powiedział mój zwierzak, co mówić, a taki pluszowy, no bo sama nie mam, no to wtedy by powiedział, cześć Dorotko. Mój pies, który był kiedyś ze mną, bo już go nie mam, bo się od niego wyprowadziłam, ale ma opiekunów. Znaczy już zmarł, już było i jakby umiał mówić, to by powiedział tak, cześć Antoś. Mój kot by powiedział, wypuść mnie na dwór. Mój pluszak albo pies, którego pewnie weźmę ze schroniska, by powiedział tak, czemu nie śpisz ze mną, tylko na materaczu. Mój pies, mam prawdziwego psa, gdyby powiedział, to by mówił, daj mi kurczaka, daj kurczaka. Mój zwierzak, gdyby potrafił mówić, to by powiedział, cześć Zuzia, no i nasyć mniej więcej ziarem. Mój pluszowy wąż, Leon i Miluś, Leon by powiedział, nigdy mnie nie używaj jako matrugi do zabawy, ale i nie używaj jako sznurka, żeby złazić ze swojego łóżka piętrowego. A Miluś by powiedział, chcę z tobą oglądać i grać i spać codziennie, znaczy co nocy. A mój Misiak by powiedział, żebym mu dał dużo miodku. Co ubieramy się na ślub i wesela? Ubieramy się bardzo ładnie. Panna młoda suknię ślubną i welon. Na ślub się ubiera. Takie dziewczynki w moim wieku się ubierają w takie ładne białe sukieneczki w
pantofelki, no i mają ładne fryzury, no i opaski białe. Ja się zawsze ubieram w czarny garniturek, białą koszulę, czasami się myję przed wyjazdem na kogoś wesele, jeśli mnie zaproszą i zakładam czarne spodnie, no i jakieś stylowe buciki. Ubieramy się, chłopcy się ubierają w garnitury, a dziewczyny w białe sukieneczki. Ja się ubieram na wesele, a w czarne dżinsy, białą koszulę i muszkę. Na ślub się zakłada. Chłopaki najczęściej zakładają, mają czarną modę, zakładają czarne spodnie, ciemny garnitur i ciemną koszulę. Chłopaki w moim wieku ubierają się w biały garnitur i ciemne spodnie. Dziewczyny zakładają na wesela sukienki, czasami dorosłe, bo dziewczyny zakładają obcasy. No i często dziewczyny zakładają białe sukienki. Chłopcy się ubierają w czarne dresy i w garnitury. Chłopcy się ubierają w garnitury, w czarne spodnie, w białe koszule i w czerwony krawat.